Ojciec Święty Franciszek pozdrowił młodych, którzy w najbliższą sobotę spotkają się na polach lednickich. Wypraszając dla każdego z was obfitość darów Ducha Świętego, zawierzam was opiece Maryi Królowej Polski i z serca błogosławię. Myślą ogarniam także młodzież, która w pierwszą sobotę czerwca zgromadzi się na polach lednickich na spotkaniu młodych pod hasłem Idź za barankiem. Niech refleksja nad tajemnicą Eucharystii pomoże wszystkim na nowo wybrać Chrystusa i przyjąć Go do swojego serca. Niech Bóg błogosławi to spotkanie. W katechezie na temat gorliwości apostolskiej Ojciec Święty przedstawił postać włoskiego misjonarza z zakonu jezuitów, ojca Matteo Ricciego. Dzięki starannemu przygotowaniu dotarł na misję do Chin. Wytrwałość i niezachwiana wiara pozwoliły mu pokonać trudności. Ważne były dla niego wiara i przyjaźń. Posiadał szeroką wiedzę matematyczną i astronomiczną. Przyczyniły się one do owocnego spotkania kultury i nauki Zachodu oraz Wschodu. Ojciec Matteo Ricci zaproponował prawdy wiary i moralności chrześcijańskiej. Oprócz jego doktryny, to właśnie jego świadectwo życia religijnego, cnót i modlitwy, jego miłosierdzie, pokora i całkowity brak zainteresowania zaszczytami i bogactwem doprowadziły wielu jego chińskich uczniów i przyjaciół do przyjęcia wiary katolickiej. Ojciec Matteo Ricci zmarł w Pekinie w 1610 roku w wieku 57 lat.